19 lutego 2019 roku po godzinie 14 policjant z Bełchatowskiego Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń jechał prywatnym autem, wracając po skończonej służbie do domu. Na ulicy 1 Maja w Bełchatowie jego uwagę zwrócił Mercedes, którego sposób jazdy i zachowanie na drodze świadczyły, że kieruje nim osoba nietrzeźwa. Kierowca przed przejściem dla pieszych opóźnił manewr hamowania, a osoby, które znajdowały się na pasach, aby uniknąć potrącenia, musiały zejść z przejścia dla pieszych. Policjant natychmiast zareagował, o całej sytuacji powiadomił dyżurnego, a sam niezwłocznie postanowił sprawdzić swoje podejrzenia. Kierującego Mercedesem skontrolował na parkingu przy markecie Leclerc w Bełchatowie. Szybko okazało się wtedy, że przypuszczenia policjanta okazały się słuszne, ponieważ od kierowcy było czuć zapach alkoholu. W tej sytuacji policjant uniemożliwił 42-latkowi dalszą jazdę. Mieszkaniec gminy Bełchatów w rozmowie z policjantem przyznał, że wcześniej pił alkohol. Mężczyzna został przekazany wezwanemu na miejsce policyjnemu patrolowi. Okazało się wówczas, że kierujący miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz o jego dalszym losie się zadecyduje sąd. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.